Joanna Racowicz, witam Państwa. Dzisiaj moimi gośćmi jest pani Joanna Heitman, psycholog, i ksiądz Sławomir Kostrzewa. Witam serdecznie. Autor teorii, wedle której taka słodka różowa Hello Kitty jest dziełem szatana. Jak ją biorę na kolana, to grzeszę? Jakaś ciekawa teoria, na pewno nie moja. Moja teoria polega na tym, że dużo zabawek, które dzisiaj proponuje się dzieciom, no nie wpływa na nich dobrze, nie wpływa korzystnie na dzieci, niszczy je, niszczy ich niewinność. A w jaki sposób robi to taka niewinna chodka? Konkretnie, to Hello Kitty jest tylko reprezentantem jakiegoś szerszego nurtu, który obserwujemy w mass mediach, w kulturze. Wie pani, tutaj problem raczej polega z firmą, która stoi za tą maskotką. Jest to firma Sanrio, która stworzyła dużo gadżetów wokół Hello Kitty. Także no, ten mały, sympatyczny kotek no, sam w sobie może nie jest jakiś brzydki, nie budzi naszego przerażenia, ale gdybyśmy weszli sobie na tą stronę firmy Sanrio, na ich sklep internetowy, możemy zauważyć, że jest tam dużo gadżetów, na przykład torby, no, gdzie na przykład zaraz obok wizerunku tego kotka są jakieś motywy śmierci, czaszki, no coś, co stanowi jakąś przestrzeń bardzo wrogą dziecku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa polega na tym, że również właśnie działania firmy Sanrio, no w jakiś sposób możemy nazwać nieetycznymi. To znaczy? Dlaczego? Wie pani, tutaj chodzi o politykę wizerunkową tej firmy. Jeżeli tworzy się jakiś produkt, który jest przeznaczony dla dzieci, trzeba tak kierować wizerunkiem i tym produktem, aby nie było cienia wątpliwości, że to idzie w złym kierunku. Pani Joanno, tylko może dokończę. Tymczasem widzimy, że na przykład bardzo chętnie przemysł erotyczno-pornograficzny sięga po tą postać. No, jaki z tego może być efekt? Dziecko będące zainteresowane przedmiotem Hello Kitty, tym małym słodkim kociakiem, wejdzie w pornografię. Ale nie sądzę, żeby dziecko, które bawi się taką zabawką, było zainteresowane w jakikolwiek sposób przemysłem pornograficznym, pani Joanno. Nie, ale może wejść w ten przemysł. Może wejść, ale od tego ma rodziców, żeby przed tym chronić. To znaczy, no, czy dzisiaj rodzice opiekują się dziećmi, no to sama pani wie, jak to dzisiaj jest. No dzieci raczej są trochę puszczone w samopas. Pani Joanno, patrzę na panią z nadzieją, że pani w jakikolwiek sposób skomentuje to, co powiedział ksiądz. Znaczy, no, pytanie, o czym rozmawiamy, bo oczywiście, że no, przemysł zabawkarski, jak każdy inny, jest pewnym biznesem i wiadomo, że jest, no, rządzi się swoimi prawami, nie zawsze takimi właśnie, jakbyśmy sobie życzyli, żeby to wszystko było transparentne, czyste, etyczne i dobre. No to jest prawda, no, ale rzeczywiście tego nie ukniemy, nie możemy wyrobić ręcznie wszystkich zabawek dla naszych dzieci sami, jak to kiedyś bywało. Jest to biznes, jest to szalony biznes, jak każdy inny, z nadmiarem, z różnorodnością, czasem ale zupełnie nieciekawo. Ale też z prawem wyboru, zgodzą się państwo. Natomiast ze mną. Niestety taki jest dzisiejszy świat, on inny nie będzie i stąd absolutnie uważam, że rola rodzica jest coraz silniejsza, dlatego że on musi być tym buforem. Świat jest dzisiaj taki exposed, pokazany. Może je oglądać dziecko tak naprawdę od bardzo wczesnych lat. I nie będzie inaczej. Jeśli rodzic nie będzie silny, w silnej relacji z dzieckiem i pokazywał mu, jak być mądrym, to nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Więc tu absolutnie tym buforem jest i musi być rodzic. A dziecko, dzisiaj dzieci muszą być mądrzejsze i są niż lata temu, bo są od razu w kontakcie z całą różnorodnością świata. No, to taki on dzisiaj jest. Czy dobrze rozumiem, że ksiądz mówiąc i ostrzegając przed tymi zagrożeniami wobec tych zabawek, które mamy między innymi tutaj na tym stole, próbuje trochę wejść w rolę rodzica, zastąpić ten filtr, którym zwykle jest mama i tata wobec małego dziecka? Czy ja zastępuję rodzica? Nie wiem. Wydaje mi się, że no, stawiam się w pozycji osoby dorosłej, która ma kontakt z dziećmi i bardzo się niepokoi tym, co się teraz dzieje z dziećmi. Po pierwsze, dzieci żyją w jakimś ogromnym strachu, lęku. Wiele z tych dzieci no, przeżywa jakieś traumy, o których boją się powiedzieć swoim rodzicom. Niedawno przychodzi do mnie taki mały chłopaczek, 9 lat, w kościele, patrzy na mnie takimi okrągłymi oczkami i mówi, proszę księdza, proszę mi pomóc. A co ci się stało? Coś zgubiłeś czy coś? On mówi, nie mogę przestać myśleć o seksie. Ja mu mówię, a skąd ty to wiesz? No, gdzie ty to widziałeś? Gdzie miałeś kontakt z czymś takim? I on mówi, w komputerze. A kto ci to pokazał? Sam sobie włączyłem.
No ale gdzie byli twoi rodzice? Nie. No to jest dobre pytanie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz też jakby w całej tej sytuacji, bo też miałam okazję zapoznać się i z prezentacją księdza. Z prezentacją, tak, księdza i tymi przesłaniami. Oczywiście, no ta właśnie mądrość dorosłych, która no, gdzieś tam ma wychowawczo działać na dzieci w ogóle. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie bardzo zaniepokoiła w tym przesłaniu. Otóż my nie możemy jako dorośli swoich lęków, swoich frustracji, swoich niepokojów zaszczepiać i przelewać na dzieci. To jest naprawdę paradoksalne, ale dziecko w różnych symbolach, to są badania, to są testy wszelakie, nie widzi nic, widzi neutralny obraz, w który dorosły wkłada treści o znaczeniu seksualnym, o znaczeniu związanym z przemocą, o różnych... Czyli patrzy na kucyka, tak, i widzi kucyka, patrzy na lalkę, widzi lalkę, nic więcej, żadnego jednorożca, żadnego... Tak jest, to my mamy skojarzenia z tym, co z kolei nam zaszczepiono. Bo znamy konteksty najróżne, prawda? Dokładnie. I to jest, bo to jest dużo większa szkoda niż zabawki, bo tu jest jakiś symbol tam, nie wiem, Baby Jagi, czarownicy, czegoś tam jeszcze, gdzie wiadomo, że fantazja dziecka od wieków, zawsze bajki były pełne różnych bohaterów, dobrych, złych, ładnych, brzydkich. I to jest ta fantazja dziecka, która w kontakcie z normalnym światem, miłością, relacjami, ona po prostu działa neutralnie. Natomiast ono to wszystko jest w stanie absorbować w sposób taki właśnie neutralny i w świecie fantazji. Potem oddziela się świat fantazji od świata realnego. Dziecko sobie radzi. Natomiast jeżeli my tam zaszczepimy wszystko to, co my w to wkładamy, no to powiem tak, z tym lękiem dziecko sobie po prostu nie poradzi. To, co mnie niepokoi, proszę księdza, też jestem ciekawa opinii tutaj księdza na ten temat, to jest to, że ostrzeżenia przed tymi szatańskimi, biorę to w cudzysłów, zabawkami, pojawiają się podczas kazań. W takich sytuacjach oto, gdzie takie opinie są wyrażane ex cathedra i rodzic nie jest w stanie zareagować w żaden sposób, a dziecko, które tego słucha, myśli sobie, no bardzo przepraszam, mamusiu, jeśli bawię się takim kucykiem, to znaczy co? Bawię się jednorożcem, który jest prostym skojarzeniem ze światem zła? Ja na pewno jestem bardzo daleki od takich teorii, żeby księża Zambony mówili o tym, co jest dobre, a co złe, jeżeli chodzi o zabawki, bo temat wymaga no, co najmniej 2 godzin, przynajmniej tyle mi to zajmuje, żeby powiedzieć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. No, formuła kazania to jest zaledwie 10-15 minut i mówiąc w wielkich skrótach, w uogólnieniach, no, można więcej zła zrobić w sprawie niż dobra. Ja uważam, że ci księża, którzy podejmują ten temat, no, robią to z jakiejś troski o te dzieci, no, podobnie jak ja, widzą, że dzieje się coś niedobrego. I nie tylko ja, ale wielu innych kapłanów będzie też, no, nie zgodzi się z tą teorią, że dzieci w sposób neutralny interpretują pewne obrazy, pewne symbole, znaki, tak? Jeżeli my jako dorośli możemy powiedzieć, że jakaś zabawka jest obiektywnie brzydka, bo na przykład to jest jakaś tam trupia czaszka z kokardką, czy jakieś tam lalki stylizowane na zombie, to obiektywnie jest to brzydkie. Wie pani, dzieci mają ogromną wrażliwość, mają ogromną delikatność. Tak, tak. I nam się wydaje, to właśnie tak jest, że my jako dorośli myślimy, a no to jeżeli ja powiem dziecku, że coś jest fajne, miłe, dobre, to ono też takie uznanie. Tak wcale nie jest. Chyba każde dziecko boi się ciemności. Fakt obiektywny. Problem, jak ją wytłumaczyć dziecku. Tak? Problem, jak ją dziecku wytłumaczyć. Można mu powiedzieć, że w ciemności... Czy ciemność jest bezpieczna, czy pełna niebezpieczeństw? Można powiedzieć, że w ciemności czają się upiory, a można powiedzieć, że ciemność jest tylko stanem innym niż światło. Ja bym poradził coś innego. Ciemność może ciebie przeraża, ale ja jestem obok ciebie, jako twoja mama, i bardzo ciebie kocham. Tego słowa dzisiaj bardzo brakuje dzieciom. Nie tylko słów, ale też prawdziwej obecności. I o to tylko chodzi. Jak skończyć tę rozmowę? Może po prostu stwierdzeniem, że proszę państwa, bądźmy przy naszych dzieciach i bądźmy ich dobrymi przewodnikami, bo to jest najważniejsze. Jesteśmy dla nich punktem odniesienia. Joanna Heitmann, Sławomir Kostrzewa, ksiądz, byli dzisiaj moimi gośćmi. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.